Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Kronik Myrtany. I na wstępie dwie sprawy. Po pierwsze, wybaczcie, że jest cisza ostatnio na kanale, ale to wyjaśniałem i na Discordzie, i w poście, więc jak ktoś nie widział, to zapraszam na Discorda albo do zakładki społeczność, bo nie chce mi się teraz jeszcze raz o tym wspominać. A po drugie, nie wiem, w sumie wiem, że miałem jakieś dwie sprawy, ale... nie pamiętam kompletnie o drugiej, także nieważne, uznajmy, że nie było drugiej sprawy. Idziemy do, w sumie nie wiem, do miasta, chcę już się udać. Nie mam chęci na robienie zadań pobocznych. Jeszcze mam kaca po ostatnim odcinku, który nagrywałem parę ładnych dni temu. Jeszcze mnie jakaś pewna niechęć trzyma. A, wiem jaka jest druga sprawa, mam nadzieję i serdecznie przepraszam też znowu za jakość mikrofonu w ostatnim odcinku. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej, chociaż kompletnie nie mam bladego pojęcia. Nawet nie miałem czasu sprawdzić przed nagrywaniem, czy jest ok, czy nie jest ok. Z tego co widzę, to interfejs chyba praktycznie w ogóle mnie nie zbiera. Musiałbym chyba bardzo mocno, znaczy bardzo głośno mówić, żeby się takie jedno światełko, które mi indykuje to, że mówię cokolwiek, żeby mi się zapalało. Nie wiem, czy tak było wcześniej, teraz dopiero po prostu zacząłem zwracać na to uwagę. Więc nie mam pojęcia, albo mnie nie słuchać i ten odcinek będzie do wyjebania i niepotrzebnie się w ogóle teraz produkuje, albo jest ok. I za chwilę stwierdzicie, po co ja tak dremordę. Ale postaram się w tym odcinku mówić trochę głośniej, żeby ewentualnie zagłuszać szumy i żeby ewentualnie OBS nie obcinał moich cichych fragmentów mówienia, bo jak sobie coś tam mruczę pod nosem, to i bramka szumów, i tłumienie szumów działają dość zacnie. I po prostu mnie nie słychać z tego, co mówię. I bardzo możliwe, że jak robię dłuższą pauzę, to jak zaczynam zdanie, to też mnie nie słychać. Więc postaram się mówić głośniej i no najlepiej to by było, jakbym w ogóle nie przestawał mówić, żeby w ogóle OBS nie miał za bardzo pola do popisu, żeby mi coś uciąć. Tak się kończy, jak zaczynam gadać bez namysłu. Dobra, gościu, Kardon, honotu. Ja chcę, żebyś ty mnie... A, skóry ssaków. A kto mnie nauczy? O nie... Zaraz, czy ja coś miałem? Hej. Jakie ja tam miałem opcje dialogowe? O, właśnie, potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz jakiejś pomocy? To zależy. Znasz się trochę na łowiectwie. No właśnie, ja w tej sprawie. Coś tam potrafię. Szukam kogoś, kto ubiłby parę bestii. No udało się nawet. Na zachodnim wybrzeżu wyspy znowu zalęgły się topielce. Z Markusem mamy swoje rewiry, ale na tamte tereny od dawna nikt nie zaglądał. Z czasem gady... zaczęły podchodzić pod mury, a Chary swoim zwyczajem postanowił za to obwinić myśliwych. Myślisz, że poradzisz sobie z tym zadaniem? Typie, jasne, nie takie rzeczy się robiło, dokładnie. Nie takie rzeczy się robiło. Stary, prawie zabiłem niedźwiedzia i leśną bestię. Najłatwiej dotrzesz wychodząc z... ale było blisko. Z zachodnią bramą, a potem kierując się leśną drogą na zachód. Powinny łazić całymi stadami w pobliżu klifów i linii brzegowej. Łażą. Dla bezpieczeństwa staraj się wyciągać pojedyncze osobniki i szyć do nich z łuku lub kuszy, aż nie padną. Typie! Ubij tyle topielców, ile zdołasz. Jeśli znajdziesz gniazda, zniszcz każde, jakie napadasz. A, to o to chodziło z tymi gniazdami. A dobra, okej. No to ja wiem, gdzie iść. Oczywiście tam teraz nie pójdę, bo nie mam czasu, bo chcę w końcu iść do miasta i trochę ruszyć do przodu z główną fabułą, a nie gdzie... łazić po okolicy i zabijać topielce i wszystko inne i zbierać pieniądze, a potem je wydawać, a potem je znowu zbierać, a potem je znowu bez sensu wydawać na materiały i na przepisy, na broń, której i tak nie mogę założyć, bo jest na zręczność, a nie na siłę. A chciałem się nauczyć zbierania kłów, bo potrzebuję 16 kłów, żeby zrobić lepszy miecz. Znaczy w ogóle cokolwiek lepszego niż mam teraz. I chyba ten drugi myśliwy jest w stanie mnie nauczyć zbierania kłów. Mam przynajmniej taką nadzieję. Mam nadzieję, że chodzi o kły, a nie o pazury, ale miecz chyba nazywa się kąsacz, więc raczej chodzi o kły. Raczej kąsa się kłami. Chyba nawet to podobnie brzmi. A potem już idziemy do miasta. Mam glade, a to nawet sobie zrobię fast travela. A co, zaszaleję, mam 59 sztuk złota, jeszcze 10 i będę bogiem. Jestem tak blisko perfekcji. Ten tam chleje. W sumie mógłbym zapłacić za pogrzeb, ale nie zostanie mi wtedy na fast travel, więc a mam nadzieję, że w mieście się coś tam uda dorobić. Mam nadzieję, że chłop też mnie nauczy zbierania tych rzeczy. W sumie zbierania skór też mógłbym się nauczyć, bo to jest zawsze hajs. Dostałem bardzo fajną garść porad dzisiaj przed rozpoczęciem odcinka. Przejrzałem Discorda, na którego zapraszam po raz kolejny. Gówno, a może kim jesteś? Kim jesteś? Mam na imię... Ja z nim nie gadałem o tym? Jestem myśliwym. Pilnuję, żeby bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski i pól uprawnych. Coś ci kiepsko idzie, bo przed chwilą dostałem zlecenie na topielce. O kurde, serio? Nie mogę go... w sensie nie mogę się od niego nauczyć zbierania kłów i pazurów? Bo tamten jest tylko od skradania i od futer, no chyba że futra to tak jest ogólnie, nie wiem. I jeszcze nie zacząłeś narzekać na uchodźców? Kiedy tu przybyłem wiele lat temu, byłem traktowany równie źle jak wy. Wtedy dodatkowo trwała plaga polnych bestii, co nie poprawiało humoru mieszkańcom. Wszystko się to było wczoraj, przepraszam bardzo, bo nadal macie plagę. Jestem myśliwym. Od tej pory zaczęli traktować mnie z szacunkiem. Niektórzy okazali się nawet przyjaźni. Po wykonaniu zlecenia postanowiłem zostać jeszcze przez chwilę tutaj. Czas mijał, bestii nie ubywało. I tak pozostałem tu do dzisiaj. Cudownie. Urzekła mnie twoja historia. Możesz mi udzielić rad co do łucznictwa? O ile w przypadku strzelania do zwierząt zasada jest prosta. Zabij, zanim do ciebie dobiegnie. Tak w przypadku ludzi nie zawsze chcesz zabijać. Kiedy widzisz, że twój przeciwnik ledwo dycha, wyceluj w nogi i dopiero wtedy oddaj strzał. W ten sposób powalisz przeciwnika, a go nie zabijesz. Właśnie, to jest coś, co zostało zmienione w tym modzie. Nie trafisz w kolano i delikwent będzie nawet mógł wstać, kiedy już się ocknie. I tak jak w poprzednich... O, przydatne informacje o świecie. To ciekawe, czy bez tego nie mógłbym tego zastosować? W sensie można powalić kogoś strzelając do niego z łuku lub z kuszy. W poprzednich gotykach było tak, że jak się zadawało ten finalny cios łukiem albo kuszą, to chłop umierał, więc walka ewentualnie, żeby powalić, a nie zabić, jeśli było się łucznikiem albo kusznikiem, no wymagała tego, żeby mieć wyczucie, ile jeszcze tam hapeków zostało i trzeba było dokończyć delikwenta mieczem czy toporem, czy czym tam się walczyło w drugiej kolejności. A tutaj to zmienili i łukiem i kuszami też można powalać. Jeszcze więcej? Moje wskazówki to za mało? No niewiele mi pomogłeś. Trochę tak naprawdę, wiesz? Przydałaby mi się również wiedza praktyczna. Dobrze. Mogę ci pokazać, jak poprawnie trzymać łuk. Nie, nie o to mi chodzi. Dobra, to pójdę się tych skór nauczyć. Chyba że ktoś inny może mnie uczyć zbierania kłów. Nie mogę marnować czasu, który mógłbym poświęcić na polowanie. A co za tym idzie, zarobek. Sam rozumiem. Jasne, jasne. Właśnie. O! Zwierząt też cię mogę nauczyć. Jest, dobra. Udało się. Specjalizowanych rzeczy. Pokroju wyrywania kłów, żuwaczek czy pozyskiwania gruczołów jadowych i skrzydeł krwiopijców. To nie mogłeś od razu? Ucz mnie. Łuczarstwo. Nie. Oprawianie. Skóry z ssaków i skradanie. Że to jest to samo. To u tamtego mogłem. Ach, chuj z tym. Naucz mnie podstaw oprawiania zwierząt. To trochę mało. Musisz przynieść więcej. Czego? A 150 sztuk złota. God fucking dammit. Pokaż mi swoje. Przecież ja nie mam. Przecież mnie nie stać. Ja jestem biedny jak... Nie wiem jak się mówi. Jak mysz kości... Nie, mysz pod... Nie wiem. Chuj. Ja nie mam... Kurwa. No nie mam nic wartościowego na sprzedaż. Dupa, gówno i cycki. No nie, no żeż... Run też nie chcę sprzedawać, bo też dostałem info. Ej, tego mam od... Aha, chwastów, 36. Rdest polny, 2. Rdest był do czegoś potrzebny, czy nie? Czy mi się wydawało, że był potrzebny? 36, to mi nic nie da. Ale to jest całkiem sporo tych chwastów. Dawaj, kurna, bierz mi to. 95, no i proszę bardzo, już coś do przodu. No lagi... No nie, bo z lagów się... Z lagów... Z lag się robi ten. Bełty później można robić. Szczelnie zapieczyny. Aż kurde. Mały kołczan. Za jeden? Serio? Woda święcona. No nie. No nie. Przyniosłem trofea? Raczej. No raczej nie. Pokaż towary, przyniosłem trofea. Słuchaj, ucz mnie. No god damn it, 150 sztuk złota. No nie. A ja mam jakieś te niebieskie bezy? Bzy? Żeby też coś tam się ewentualnie... Ty, mam 11, to może mi starczyć te 150. Ja tu non-stop po prostu na granicy ubóstwa żyję. A w którymś z poprzednich odcinków się zarzekałem, że no pieniądze nie będą problemem. No są, kurde, właśnie problem w tym, że są problemem jednak. Mimo wszystko, ale spokojnie, myślę, że do pewnego momentu. Aha, wracając, bo chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. Znaczy przerwano mi brutalnie. Znaczy sam sobie przerwałem, bo zacząłem rozmawiać z tym kolesiem. Dostałem garść porad na Discordzie. Zapamiętałem jedną, ale spokojnie, jakby co to wiem, że są. Że mogę zostać czeladnikiem u Kowala, no nie u tego, domyślam się, tylko w mieście. Po co ja przyszedłem? Sprzedać bzy, to już minąłem typa. Mogę zostać czeladnikiem u Kowala i całkiem ładnie zarabiać na wytwarzanej broni, więc o to mi chodzi, to mi się podoba i to chcę robić. No, dlatego chcę już się udać do miasta, żeby też właśnie trochę ruszyć mój rozwój do przodu i być kurewsko obrzydliwie bogatym. Pohandlujmy. Nie, co? Czy on już nie chce ode mnie skupować tych rzeczy? Typie. A na sztukę? Na sztuki to ile to będzie? Wartość 1. Czemu już nie chcesz ode mnie? Obraziłeś się, czy o chuj ci chodzi, typie? No nie. No co za gówno. No ja nie chcę stąd wyruszać bez nauki umiejętności tej, że bardzo potrzebnej mi, żeby też zarobić coś w przyszłości. A to ciekawe, czy ja mam to rozgraniczone? Znowu nie ten przycisk, cholera. Czy ja się kiedyś nauczę? Informacje ogólne, handel, nauka, Silbach. Czy to jest rozgraniczone? Może pokazać mi, jak być zręczniejszym, strzelać z łuku, może mnie nauczyć podstaw oprawiania zwierząt, pozyskiwania sadła, skór, gruczołów jadowych, skrzydeł. Oprawiania zwierząt, kłów, pazurów, żuwaczek. To jest co innego. Czyli teoretycznie opcja dialogowa jest taka sama, ale uczą mnie innych rzeczy. Żebym się czasami nie pomylił kiedyś. Dobra, idę spróbować sprzedać mięso, chociaż ostatnio też się chłop zbuntował, że w sumie to on już nie potrzebuje mięsa. Najpierw narzeka, że przychodzą uchodźcy i zżerają wszystko za darmo, a jak mu chce dać mięso, to nie, wypierdalę, ja już nie chcę. To se kurna zamroź, zakop, nie wiem. Jakoś se to zarchiwizuj. Remi? Hej, ty. Mam wszystko, czego żeby mi zaraz nie odsprzedał. Frajer. Serio? Nie mam wszystkiego, czego potrzebujesz? Nie mam nic, czego potrzebujesz? Co ja tu mam za mięso? 15 sztuk. Co to jest? Surowe mięso ścierwojada. Tak wybrzydzasz? Mięso wilka. Oni przestali ode mnie skupować. Ej, o co chodzi? Pokaż mi swoje. To ci sprzedam na luz w takim razie. Wyjebane, typie. To i tak kupisz. Za jeden. O Jezus Maria. Wszystko za jeden. To za bieda. Mięso trola. Nie dam ci, bo coś mi się wydaje, że będzie droższe. Dobra, masz mięso owcy, wilka, ścierwojada. 120. God damn it, no braknie mi minimalnie. Ty, miksturę many ci mogę sprzedać za 12. Bierz. Odnowa punktów many. Bierz. W pizdu, nie chcę. Przygotowywany przez... Aha, to jest to. Złe lekarstwo swoją drogą, bo krwiopijca to był grzeczny, a nie pospolity, no ale już nieważne jakby. I tak podejrzewam, że mu tego nie dam, mojemu Jurgenowi. Więc no, 135. Noż cholera jasna. 15 jeszcze. 15 golda. Co ja tu mogę opylić? Bierz 40, to one są za 2. Dobra, dawaj, do 150 i spadamy. 151. Dobra, nie będę goły i wesoły przynajmniej. A, no to jeszcze raz do typa od kłów i pazurów. Ej, czy jak ja zeżrę... Jak ja se zeżrę... O właśnie, o to chodziło. Żeby troszeczkę przyspieszyć minimalny. I to na 45 sekund to nie jest aż tak źle. Nie wiem, czy w poprzednich gotikach też... Wydaje mi się, że działały krócej. Na pewno nie 45 sekund. Więc też jest jakiś upgrade względem tego. No, ale tam już... A nie, nie zrobię fast travela, no bo z jakiej racji? Już będę miał 1 golda w kieszeni. Dobra, Markus. Oprawianie, dawaj. Jest. Oprawiania zwierząt. Najważniejsze jest... Wiesz co? Wyjebane. Nie interesuje mnie, co masz do powiedzenia. Dobra, jak to wygląda teraz? Oczywiście, że nie ten przycisk. Zbieranie trofeów uczony. Dobra, no to ja chcę teraz upolować coś, co ma skórę. I co mogę, znaczy ssaka ze skórą. Jakkolwiek to nie brzmi. Żeby zobaczyć, czy mogę sobie faktycznie ściągnąć z niego i skórę, i pazury. Tylko ja tu wszystko dookoła już wybiłem, więc jest mały problem. Jeśli o to chodzi. No ze ścierwojada nie ściągnę. Ścierwojad nie jest ssakiem. Tam są złe rzeczy w tamtą stronę. Troll jest ssakiem. Mogę się spróbować jeszcze raz z trolem. Skóra trola też może być kurewsko droga. Gdzie były te trole? Tam. Po drugiej stronie mostu. Dobra, no to idźmy tam w takim razie. Dałem sobie radę raz z trolem, dam sobie radę i drugi raz z trolem. Wiem, że miałem iść do miasta i pewnie ostatecznie nie pójdę w tym odcinku do miasta, tylko dopiero w następnym, który będzie, kurna, nie wiem kiedy. Może w święta. Może przed, może po. Nie mam bladego pojęcia. Nie, już mi się troszeczkę... O ty kurwo. Safe. Safe, safe, safe. Nie mam czatu i nikt mi nie podpowiada. I nikt nie narzeka, że mi podpowiadają, a ja i tak nie czytam. Kurna, dużo tam tych goblinów. Dalej, chodź. Jakoś sobie... Chyba poradzimy. Proszę bardzo, pyk. O czym to ja? Nie wiem. A, że już mi się trochę... 10 golda, nice. Będzie chyba mnie stać na fast travel, nie wiem ile on tam kosztuje, ale... się kojarzy, że dychę. Trochę mi się grafik już klaruje, więc bardzo możliwe, że... o ile nie będę... kurewsko zmęczony, to uda mi się coś tam więcej nagrać. Nie wiem, czy już mogę pokusić się o stwierdzenie, że wrócą codzienne odcinki, ale... może co 2 dni. Nie wiem, nie mam pojęcia. Chodź tu, goblinku. Czy ja nie odniosłem żadnych obrażeń podczas tych 3 batalii? Bo tak można je nazwać. To były batalie, to nie były potyczki, to były batalie. Ciekawie ile expa jest za te żółwie cholerne. Musiałbym się też kiedyś wybrać na te żółwie z powrotem. Ej, to brzmi, znaczy to wygląda tutaj ciekawie, bo to ewidentnie można wejść. Pytanie tylko po co? I co ja tu znajdę ciekawego? Więcej goblinów? To będą... o kurda! Gobliny wojowniki! Dobra, pojedynczo i save przede wszystkim. Umiem sobie już radzić z goblinem wojownikiem, albo to był czysty fart. Wtedy w tej jaskini gdzieś tam pod miastem, ale no... że jest opcja. Dobra, tylko tak, no właśnie... nie! Nie umarłem, nikt nie widział. Nie ma dowodów na to, że umarłem spadając. Bo do tego nie doszło po prostu. Wynalazłem maszynę do podróży w czasie i nie umarłem, ok? Najwyżej przestawię krzesło. I głównym bohaterem Kronik Myrtany będzie ork, który ucieka przed ludźmi. Ty, to by był dobry mod, co? Jakby się grało orkiem. Czy on tam spadł? No może. Dobra. Coś czuję, że gardło mi wysiądzie po tym głośniejszym mówieniu dzisiaj. A będzie jeszcze wow. Będzie jeszcze śmiesznie, jak faktycznie ten odcinek się nie będzie nadawał kompletnie do niczego, bo mikrofon stwierdzi, znaczy nie mikrofon, tylko interfejs stwierdzi, a wiesz co, pierdol się, nie mam ochoty. Koniec roku i to mój też koniec i do widzenia. I to będzie już w ogóle śmiesznie, jak ja tu będę przez 30 albo 45 minut nawijał i gówno mi z tego przyjdzie kompletnie. Dodałem całe mięso, nie mam co jeść. I niepotrzebnie sobie tylko zedrę gardło. To będzie w ogóle cudownie. To najwyżej dostaniecie sam let's play bez mojego gadania. Albo dogram gadanie później. Będzie taki innowacyjny komentarz. Dobra, chłop tam spadł. Później do niego tam zajdę. Będzie taki innowacyjny komentarz. Będę komentował swoją własną rozgrywkę. Znaczy teraz też to robię, ale w inny sposób po prostu. Nie na żywo. Zrobimy wspólne oglądanie. O, zrobię live'a z oglądania mojego odcinka. Jezus Maria, jestem genialny. Turbo genialny. Nie ma genialniejszej istoty w tym momencie, w tej dokładnej sekundzie na Ziemi. Nie ma. Nie ma. Naukowcy pracujący nad szczepionką, proszę was, nie ma opcji. Ja jestem w tym momencie najgenialniejszym człowiekiem. O, już nie jestem. Dobra, trudno, ale miałem moment chwały. Dobra, chodź. Miałeś być moim wyznacznikiem. Młody trollu jaskiniowy. Jak dobrze mi idzie z trollami jaskiniowymi. Nie pamiętam, jak się z tobą walczyło. Kurna. Dymycz widzę taki sam, jak był. Bo ja trochę odważniejszy, bo sam podbiegam. O! Podejrzewam, że mogę też wytrzymać trochę więcej. Nie wiem, czy chcę to sprawdzać. Jakbym mu kombo na ryj jakoś wystawił? Nie. Dobra, no i się skończyło rumakowanie. Straciłem flow. Uderzysz mnie, czy nie? Znaczy, spróbuj... O, mi zajebał. Dobra, czyli coś tam jestem w stanie wytrzymać. Ale bez przesady jakiejś. Tylko muszę pamiętać, że on jeszcze ma taki szarżujący atak. Cholera, no nie chcę wam chyba kolejnej połowy odcinka zaserwować nie z walki z trollem. Ej, nie, chyba zabrał mi mniej niż połowę życia, więc teoretycznie powinien być w stanie wytrzymać może nawet jeszcze jedno uderzenie. Korzenie mnie zasłaniają, korzenie stalaktytowe czy stalagmitowe, nie wiem, nigdy nie pamiętam, które są które. Wiem, że stalagnaty to są te takie po całości, od góry do dołu i od dołu do góry. A które są... Uuu, nie trafił? A które są... które z dołu, które z góry? To nie mam bladego pojęcia. Zawsze mi się to myliło. Kiedyś chyba nawet miałem jakiś system na to. No dalej, przecież kurna, co to jest pojedynek w samo południe na dzikim zachodzie już po Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption, my comrade. Towarzysz, Red Dead Redemption. Już możemy się normalnie napierdalać, kolego. No, także kiedyś miałem jakiś system na rozpoznawanie stalagmitów i tych innych gówien, ale już nie mam, bo już mi to jest kompletnie niepotrzebne. Prawda, skończyłem podstawówkę, a nie geografię i koniec. Nie lubiłem geografii, absolutnie. No nie przemawiała do mnie, no nie wiem, być może to była kwestia osób wykładających mi tę geografię, ale no ni cholery, no jakoś tak nie zażarło, no nie zażarło. Jedyne co z geografii pamiętam, to wymowa mojej pani w liceum miasta Chicago, które brzmiało Chicago i teraz nie pamiętam o czym była mowa. To jakiś przylądek, czy jakieś wyspy, czy jakiś półwysep, cholera wie. W każdym razie owa rzecz nazywa się Chihuahua, jak ten piesek. Ale według mojej pani geografki mogę mówić, bo ani nazwiska tutaj nie padają, ani liceum, do którego chodziłem. Więc przylądek, slash wyspa, slash półwysep, slash nie wiem co o nazwie Chihuahua, moja pani geografka, żeby być poprawnym, a może już geograf, nie wiem, mówiła Chihuahua. Także i to z pełną powagą, kamienna twarz, serio. I przy Chicago tak samo, ja nie wiem skąd to się wzięło, kompletnie, dobra, może przy Chihuahua się, może mi się tylko wydaje, że to się powinno czytać Chihuahua jak ten pies. Nie wiem, czy te psy stamtąd pochodzą, czy nie. Może to mój błąd. 320, no ciekawe za ile to faktycznie będę w stanie sprzedać. O tyle Chicago jestem mniej więcej w 100% pewien, że nie czyta się Chicago. Dobra, przyzwanie niedźwiedzia, okej, ja wcześniej myślałem, że to jest zamiana w niedźwiedzia, bo nie wiedziałem, że są tutaj zwoje przyzwania zwierząt. Przeważnie było przyzwanie szkieleta, golema i demona. O tych, co? O zwierzętach nie było mowy, zwierzęta można się było co najwyżej zamieniać, nie wiem czy tu można się też zamieniać w zwierzę, nie żebym chciał z tego kiedykolwiek korzystać, po prostu jestem ciekaw, głośno myślę i uskuteczniam plan, żeby mniej więcej... Ja pierdolę! To chyba ojczulek. O, tak się nie robi, absolutnie! Co to za gówno? Przepraszam bardzo, a ja tu jestem w połowie walki z tym trolem. Czemu nie zapisałem zaraz? Czemu? Jezus Maria! Kto to wymyślił? Dlaczego? Dlaczego od 2 odcinków ta gra mnie po prostu jebie? Chryste panie, no nie wierzę. I co, znowu mam wam opowiadać o mojej pani od geografii? No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Spanikowałem, biegłem przed siebie, znaczy i tak chciałem zejść na dół, nie? Ale w ogóle widzieliście? No jakiej pełnej kurwie ten troll na mnie. O, dobra typie, chilluj. No jakiej pełnej kurwie chłop na mnie leciał? Czekajcie, muszę się trochę odsunąć, muszę zjeść zupy, bo zginę przy następnym ciosie, który niewątpliwie nadchodzi. O kurna! Nie! Ryba w occie jest zajebista, potrzebuję więcej ryby w occie. Przecież ten troll sprintował na mnie. Nie wiem, czy to była animacja jakiejś bestii istniejącej już w Gotiku, czy to była animacja specjalnie stworzona dla tego trolla, ale on zapierdalał, mordo. On był wkurwiony, nie? Wkurwiony troll jest wkurwiony. Ja chyba absolutnie nie będę próbował w ogóle z nim walczyć. Jak on biegł, jak on sprintował, to ja jestem w stanie uwierzyć, że on ciosy zadaje też o wiele szybciej niż te tutaj. I to już nie będzie takie skakanie sobie dookoła. Jezu, jak dobrze, że mnie nie pokusiła walka z tym trolem wcześniej, jak to byłem pierwszy raz. Znaczy i tak dostanę w pierdol i tak, ale tym razem będę mądrzejszy i zapiszę sobie po tej walce. A dopiero potem zacznę spierdalać. Jezus Maria. Jak on zapierdalał. Aż jestem chętny zobaczyć to jeszcze raz. Dawaj, trollu. Dobra, nie to nie. Będziesz zastanawiał i tańcował. Dobra, save od razu na wypadek jakby to nie był event odpalany po wyjściu z jaskini, tylko czasowo po zabiciu trolla. Ja bym miał tu zaraz wparować jak duchcia Tomek. I mnie tutaj rozkurwić na drobny mak. Dobra, co to było? Był ten przemiana i pochodnia, znaczy nie przemiana, tylko przyzwanie. No i dobra, i zobaczymy, kto będzie szybszy, typie. Ja z moim zębatym zielem, czy wkurwiony troll? Nafurany jak lokomotywa. Nienawiścią i rządzą zemsty. Jest tam, kurde, nawet go nie widziałem wcześniej. Skurwibąk, no się zaszył, zakamuflował. Bo jest ciemno, jakby było jasno, to by mi się pewnie rzucił w oczy. Tak naprawdę pewnie w ogóle nie patrzyłem w tamtym kierunku. Dawaj, typie, uwaga. Kto szybszy? Jazda! Patrzcie, patrzcie jak zacznie za... No jak zapierdala! Dobra, no to jest animacja, to jest moja animacja zapierdalania. O, leci! Jezus Maria, zostaw mnie! Ui, co ty na to? Pływać już nie umiesz, co? Wolę się odsunąć na wypadek, jakby jednak umiał. Czekajcie, bo to są te żółwie cholerne. Tu też wolę się ewakuować trochę. Czy on tam jest? Nie widzę, być może gdzieś tam wrócił do jakiegoś swojego leża. Coś mnie tu próbuje zajść? No ten żółw tu... Ej! Czy ja żółwia dam radę porobić jak jaszczura? W sensie nie dam mu wyjść na brzeg i spróbuję go jakoś tak załatwić. Tu też jest? O kurde, faktycznie! Jezus Maria, dobra, to są strasznie nieprzyjemne tereny. Tego mogę spróbować... Właśnie. Delikatnie sobie ten... Tu się odsunę, nie będę kozaczył i nie będę się rzucał na dwa topielce. Biegną? Wow! Biegną, biegną. A może jednak... Dobra, byle jakoś tak będą podchodzić... O właśnie, załatwione i zaraz sobie wrócę, chociaż nie, z nich raczej... Chociaż kły i pazury chyba będę w stanie, co? Czy nie? Czy gadom inaczej się wyrywa kły i pazury niż... Nic tu nie ma. A, faktycznie, no dobra. Okej, no to ja jestem ciekaw, czy żółwia da się zrobić. A to jeszcze sobie załatwię topielce z tej strony, żebym dwa brzegi miał wolne. Chodzi mi o to, czy one już potrafią atakować z wody, czy mogę je zablokować na tej mieliźnie. I... tak sobie je dziabać po prostu. Ała, 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 no nic se nie dziabnę, jak mnie zaraz porobi wygłodniały topielec, chodź. Kompletnie nie ogarniam zasięgu tutaj tych broni, no ale dobra, nieważne. Dobra, gdzie jesteś, żółwiu? Halo? On już płynie, czy on się skrada do mnie w tym momencie, ja go nie widzę? Nie, tam jest, dobra. Mógłbym ewentualnie spróbować wejść sobie na high ground i go z kuszy porobić, ale nie, raczej bez sensu. Dobra, chodź, a bo on idzie, on się idzie najeść. Dobra, no to chodź, zobaczymy, czy da się taki mały exploit zrobić. No za szybki to nie jesteś, jakbym ci spróbował na przykład z kuszy zapodać. Lipa. Za mały dymycz. Dobra, chodź. No żółw, no czego ja się spodziewałem, ale no... Liczę, że się uda. Chyba że faktycznie jest opcja... Nie, no raczej nie będzie miał opcji atakowania mnie z wody, nie? Więc zrobimy... Zrobimy to save'a przede wszystkim. A w drugiej kolejności spróbuję sobie z nim poradzić. Mogę machać? Mogę. No dobra, no to zobaczmy jak to będzie wyglądało. Panem Błotniakiem. No i proszę bardzo. Easy! Niczego tu nie znajdę. No to nic, ale 100 expa. Dobra. To co? To wracamy w takim razie. Mam trochę golda? Jeszcze nie, ale zaraz sprzedam skórę trolla, mam nadzieję, z zajebistym zyskiem. I będę miał. Dawaj zębaty ziele. Jeb, lecimy. Nie ma czasu. Trochę ciemno. Pochodnia, cyk. O ty, nie mogę sprintować z pochodnią, co za gówno. Światło zostało, bym za tak co chwilę wyciągał. To bym załatwił oświetlenie w całej okolicy. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj za chwilę nie zaatakuje z nienacka po ciemku w nocy. Dam radę sobie dobiec normalnie. Dobra, typie, mam te. Chcesz? Gdzie jesteś? Śpisz oczywiście. Markusie. Markusie, mój kolegusie. Cholera, co? Nic. Przyniosłem trofeum. Przyniosłem trofea. Zobacz. Nic. Całe nic. Serio? Nie jesteś zainteresowany? A ty? Mam wszystko, czego potrzebuję. On tu nocuje? Też nie. Nie chcecie skóry trolla? Dobra, no to nie. No to wam sprzedam normalnie w takim razie. Ciekawe za ile. Normalnie było 320, a tu jest 48. No szaleństwo to nie jest. Znowu mam 59. Wyszedłem na zero, jak na początku odcinka. Ale dobra, teraz będę już w stanie chyba przefast travelować do miasta. W końcu wejść do środka i zobaczyć to wspaniałe Archolos. Nie Archolos. Pamiętajcie, to jest Archolos, nie Archolos. Nie wiem skąd taka wymowa, no ale już niech będzie. Nie wiem czym to będzie jakoś tam wzorowane czy cokolwiek. Nieważne, nie drążmy tematu. Po prostu się tam przenieśmy i ruszmy tę fabułę, chociaż przez ostatnie, no nie wiem, może 15 minut. Nie, raczej nie. Raczej 10. Będę celował w krótsze odcinki teraz. Już poprzedni miał być krótszy. Chyba był, nie wiem, nie pamiętam. Ale mówiłem, że drugi, że w sensie, że kolejny też będzie. To nic, że wylądował po 4 dniach dopiero, ale... Danego słowa muszę trzymać. Zabierz mnie do laboratorium alchemicznego. No właśnie... Nie możemy wrócić do miasta? Kopalnia gildii, obóz węglarzy, farma Bermara, nie mam pojęcia gdzie to jest, winica Rity, Valerio i kopalnia królewska. God fucking dammit, nie wiem. Dobra, jolo. Dawaj do farmy. Oczywiście. Do farmy Bermara i zobaczymy, co tam mnie czeka. Wiecie, liczę, że to jest... Kurwa, gdzie to jest? To jest za tym... Nie. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Absolutnie. Nawet nie wiem, gdzie jest miasto teraz. W tym momencie. Mogę się przekimać? Cześć, pewnie jesteś Bermar. Nie wiem, kto cię tu wpuścił, ale najwyraźniej muszę pogadać o tym z Willemem. To może on mnie wpuścił. Czego szukasz na mojej ziemi? Łóżka, póki co. Pierdalaj, jesteś niemiły i nie będę z tobą rozmawiał. Czemu nie mogę do Archolos się w sensie na podzamcze, podmurze? Widać stąd gdzieś to miasto w ogóle? Wiedział, w którą stronę mam iść, ale się wyjebałem. Ej, tu nigdy nie byłem i dostałem fast travel, a w miejsce, w którym już byłem? Nie. Pierdol się, sam se dojdź. Nie mam pojęcia nawet, gdzie mogę szukać tego cholernego miasta teraz w tym momencie. Nie wiem, gdzie jestem. Mapę mam tylko Silbach, to mi gówno da, że teraz odpalę. Może ewentualnie mógłbym tutaj od kogoś kupić. Ten w nocy w polu jeszcze siedzi. Tam jakaś zielona łuna z jaskini. Nic mi tu nawet nie dzwoni, żebym był w jakiejś znajomej okolicy. Topielce słyszę, ale to jakby niewiele mi to daje. Ścierwojady. Nie, śpijcie sobie, spokojnie. Czy to nie jest ta jaskinia troli? Nie, to by było zbyt proste. Nie, tam jakaś jaszczurka zapierdala. Nie, to nie jaszczurka, to ten pełzacz polny, czy jak on się tam nazywał. Fuck, do widzenia? To chyba wargi. Do widzenia. To ja se znajdę inną drogę. Ewentualnie... Gonią w chuj. Pomocy. Ewentualnie... Zarobię jakoś na szybko 10 golda. Ała! Kurna, jak mnie zabije. Nie wiem, gdzie mam zapis. Czy ktoś może mi pomóc ze wilkiem? Znaczy się ze wargiem? Halo, patrzcie, wilczek. Najebcie mu. Nie najebiecie mu? Serio? Czy on za mną wbiegnie do tej chaty i mnie tu zeżre? Nie. Chyba jest jakaś kolejna niewidzialna granica i po prostu nie mogą tu wejść. No, chyba na to wygląda. No lipa, no straszna lipa. O, dobra, tu jest jakiś wyro. Zajęte, co prawda, ale może uda mi się z typem zagadać. O, nawet nie muszę. Cholera, co się dzieje? Nic. Idź zobacz, czy tam... Nie wiem, idź co zobacz. Cicho bądź. O, z mojego łóżka, jak się wkurwił. Ale to nic, bo na szczęście poszedłem spać i jego pierdolenie mi koło dupy latało. Dobra, nic kompletnie mi tutaj nie mówi, w którą stronę powinienem się kierować do miasta. Trochę pozwiedzam, fajnie, ale fakt, że łażą tutaj polne pełzacze i wargi mógłby wskazywać na to, że to jeszcze nie jest miejscówka na mój poziom. Czy tam będzie gdzieś miasto? Nie, to jest oczywiście polna bestia, bo jak żeby inaczej. Nie wiem, czemu mi się wydaje, że miasto jest z lewej, ale skąd ja sobie to wziąłem? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, młoda polna bestia. Czy ja coś mogę z ciebie? A niby żuwaczki miałem móc sobie zbierać, a tu dupa. Okłamano mnie. Tam też polne pełzacze. Raczej nie mam do nich startu. Ani podjazdu. Ale może przypłynę do miasta. Jak mi się tylko gdzieś zarysuje na horyzoncie. Cholerne topielce kolejne, no. Nie widzę, absolutnie. Może jestem w ogóle z drugiej strony wyspy. Nie wiem. No to nic. Nie idziemy dzisiaj do miasta, tylko zwiedzamy. Jest to delikatny ukłon w stronę tego, że zjebałem i zrobiłem fast travel nie tam, gdzie trzeba. Dużo ryb. To dobrze, bo sobie jakąś zupę odpierdolę. Czemu nie? Ryba. Zbieramy ryby. To jest odcinek o zbieraniu ryb. Nigdzie mi się nie rysuje nawet to cholerne Archolos na czy na horyzoncie. Na mapie też nie, bo nie mam. Ale to ewidentnie się coś rozbiło. I ja na tym chyba skorzystam. Może jest jakiś kuferek ze skarbem albo coś takiego. Właśnie, nie mogę tak skrzyń przeszukiwać? Wiem, że jest taka opcja. Poszukiwania skrzyń. No nic, idźmy dalej. Może jakieś skarby znajdę faktycznie albo coś. Coś ukrytego. Co to tam łazi? Krab jakiś ogromny, paskudny. Co to jest? Pewnie mnie zje, ale idziemy zobaczyć. Dałem radę prześcignąć wkurwionego trola. Może sobie poradzę z jakimś krabiszczem. Jezus Maria. Paskudny, jak nie wiem. No na modelu... O, jakaś kobitka tam nie miała za dużo szczęścia. Jezus Maria, brzydki jesteś. Coś za jeden. No krab. No faktycznie. Za wiele mu nie robię. Ale raczy się odsuwać, jak go napierdalam. Miło z jego strony. A czy ja mu zadaję dymycz, jak on... Dobra, zadaję mu dymycz, jak się odsuwa, więc o ile go do siebie nie dopuszczę... co na pewno się stanie, jak będzie miał absolutne minimum życia i będzie jeden cios od śmierci, to powinienem to przeżyć. Ale mu nakurwiłem kombo na ten głupi ryj. No twardziel. Pytanie, czy szczypce też ma takie twarde jak on sam? Czy jednak dymycz trochę mniejszy? Jakby no nie chcę odskakiwać, wolę go machać cały czas. Tym bardziej, że właśnie... Typo nie ogarnia za bardzo, nos mnie swędzi oczywiście. Że może mnie dziabnąć. Ale dobrze, nie mówmy mu, dobra? Zawrzyjmy taką umowę, ja z wami, że mu po prostu nie powiecie, że on może mi jebnąć w każdej chwili. Pewnie ma mnie nagryza. Tylko po prostu trzymajmy go w tej nieświadomości, go po prostu zamordujmy, dobra? Jakby taka dżentelmeńska umowa, moja z wami, co wy na to? Deal? Myślę, że deal. Myślę, że jesteśmy ugadani całkiem nieźle. Typie, ile expa za ciebie? Ile expa i co z ciebie wypadnie? Dawaj, jedziemy z typem. 240! O skurwibąk. Zaraz pewnie... Szczypce kraba, nice! Wartość 40. Wyborne mięso ukryte w pancerzyku. Surowe, niepożądane efekty. No okej. A upieczone? Pewnie dużo. Pewnie jest jakiś fajny przepis na jakieś coś z kraba. Paluszki krabowe czy coś z majonezem. Polecam, zajebiste. W ogóle wszystko z majonezem. Chociaż nie. Z tego co pamiętam, z moich kulinarnych doświadczeń, pierogi z majonezem chyba niekoniecznie. Ale ogólnie dość uniwersalnie. Zwłoki wraski, kimkolwiek. Wyrzuciło cię aż tak daleko. A kto to? Nie wiem. Zniszczona drewniana skrzyneczka. Szukałem jej na statku, wygląda... A, to jakaś kobieta z tego. Amulet oświecenia. Wow. 1500, ale go opchnę. Nie wierzę. Ale będę miał pieniędzy. Będę obrzydliwie bogaty, tak jak mówiłem. No, dobra, teraz to już save'a robię. I to już jest złośliwość. On się specjalnie pojawił, żebym ja z tą skrzyneczką... A mogę ją otworzyć? On chyba tak niekoniecznie chce tutaj do mnie przyjść. Czy ja mogę zobaczyć, co tam jest w środku? Ciężki sztylet. Aha, mam nadzieję, że kurewsko dużo warty. Ciężki sztylet. Penetracja pancerza, premia do walki bronią jednoręczną. Fajna broń, gdyby nie to, że mam lepszą. Ale myślę, że na sprzedaż będzie jak znalazł. Dobra, to jak już mam sztylet, to mogę się zapisać jeszcze raz. Dobra, to pojedynkiem z krabem sobie zakończymy ten odcinek. Ja już nie będę przeciągał i tak, umówmy się, nic więcej, wiele więcej w tym odcinku nie zrobię. Więc zostaje mi tylko... zaszlachtować kolejnego kraba za 240 expa. Nie wiem, ile mi tam zostaje do levela. Mam naprawdę nadzieję, że mikrofon, znaczy, że interfejs. Nie wiem, czemu cały czas zrzucam winę na mikrofon, bo mówię do mikrofonu, a nie do interfejsu. Ale mikrofon jest cacy, mikrofon jest grzeczny, mikrofon nie odpierdala, mikrofon działa zajebiście. To wina interfejsu i to już jest stwierdzone, więc mam nadzieję, że był życzliwy dzisiaj i nawet jeśli trzeszczał, to niewiele i że w ogóle było mnie tutaj słychać, bo już czuję, że za dużo to już dzisiaj nie pogadam. Ale no, mam nadzieję, pewnie źle mówię też, pewnie jakąś złą technikę w ogóle stosuję, bo to jest niemożliwe, żeby pogadać przez 40 minut i tracić głos. To na pewno na bank jest coś źle, na bank może, o kurde, ale bym nie podszedł, typo. Na bank może coś, nie wiem, z oddechem, albo na przykład z przeponą, może źle moduluję głos, albo coś takiego, za bardzo nadwyrężam moje struny głosowe. Na pewno da się rozmawiać inaczej, znaczy gadać inaczej. I to przeżyć. I nie stracić głosu. Przecież youtuberzy nagrywają filmy po godzinie, non-stop napierdalania, oczywiście mówię o graniu w gierki. I żyją. Nic im się złego nie dzieje, a przynajmniej o tym nie mówią, może tylko ja jestem taka pizda i o tym mówię. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!